Halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Farming Center 2013. Dzisiaj odcinek drugi na Agropomorzu. Dzisiaj sobie prasujemy słomę, bo mi stopuje trochę robotę polu. Mogłem wziąć talerzówki. Talerzować tam to pole po rzepaku, co wam mówiłem w poprzednim odcinku, ale pomyślałem sobie, że lepiej chyba zrobić prasowanie o 6 rano słomę. No bo prasowanie słomy u mnie na kanale... Dobra. Czas na jeden. Zrobię sobie szybki save game, aby znowu nie musiał skipować tej nocy. No i prasujemy sobie słomę dzisiaj na polu tym, co ostatnio. No bo wiecie, no przecież jak oglądaliście ostatni odcinek z Agropomorza, to powinniście wiedzieć, że zostawiłem słomę na tym polu dla krów. Ale zrobimy sobie taki odcinek jeszcze. Z sianokostu sobie zrobimy odcinek. Jeżdżę sobie co jeden przejazd. Albo poprzeczniaki mam duże zostawione. Także jeżdżę sobie co każdy przejazd poprzez słomy. Prasuję sobie co każdy przejazd. No ja sobie przed odcinkiem zrobiłem dwa przejazdy w nocy. Żeby nie stać, żeby bez sensu nie stać. Tylko zrobiłem sobie dwa przejazdy. A w kolejnym odcinku nie wiem, co będziemy robić. Najprawdopodobniej będzie... zbieranie kostek to nie będę robił, no bo to bez przesady, nie? Ale myślę, że w kolejnym odcinku zrobimy sobie orkę, oreczkę, orunię. Albo weźmiemy sobie te gruberki i będziemy sobie gruberować pole. Na przykład ziemniaki, nie wiem, zobaczę. Pomyślę. Ale myślę, że kiszonka też by ciekawie tutaj wyglądała. Znaczy, no nie na tym polu akurat, ale kiszonki i tak będą się zrobić dla krów. Ale widzę, że tutaj jest dzisiaj dużo lepiej, jak wszedłem sobie, bo nie ma tych kwadratów. To jest ładnie. Dobra, jeszcze tyle do wysepki zostało, parę przejazdów, trochę zostało się do wysepki. Bo do wysepki na słomę i za wysepką chyba 3 albo 4 przejazdy. O, patrz, nawet nie zauważyłem, że TX mi jaka zostawił, ale... To nieważne. Prasujemy sobie słomę. Bo trzynastkę. No postaram się co tydzień w niedzielę wrzuc. O! Myślę, że co tydzień w niedzielę jakby trzynastka była, to było fajnie. Bo tydzień temu była trzynastka odcinek, tylko nie pamiętam kiedy to było. Jaki to był dzień. Ale myślę, że i dzisiaj jest niedziela. Oczywiście sobota. Ale dzisiaj niedziela, godzina 9, odcinek wlatuje ten. O dzisiaj o 17 zobaczycie drugi odcinek na moim kanale. Z 19 akurat, ale zobaczycie drugi odcinek sobie na kanale dzisiejszego dnia, bo dzisiaj jest niedziela i dzisiaj bez live'a. Także no, nagrywam sobie na zapas dzisiaj w sobotę. No, także dzisiaj bez live'a, bo jest niedziela, ale live'a będzie jutro, spokojnie. Dlatego nagrywam sobie w sobotę wszystko, żeby mieć zapas odcinków. W sobotę, żeby mieć po prostu na cały, znaczy na pół tygodnia, tak? No postaram się do środy nagrać. Dzisiaj. Bo na wtorek odcinek z kolonii mam, na poniedziałek z Felsbruna nie mam, ale to się zaraz ogarnie. A na środę postaram się nagrać osinę dzisiaj. Jakbym nagrał osinę dzisiaj, to już by było sztos, nie? Gdybym dzisiaj nagrał jeszcze osinę, to by było sztos. 4200 belkę wchodzi? Jakaś dziwna pojemność tej pracy. No tak, tylko to 13 to. No, także lecimy. Nie śpimy. Prasujemy tą słowę. No mamy 4,5 minuty. Oczywiście jak to przestało na 13, węce w treje lecięce spil. Kozak nuta. No prasowanie to szybka robota akurat, także powinien się uwinąć z tą całą słomą na odcinku. No te kostki to mi się przypominają czasy 11, one tak wyglądają z tej prasy. No prasujemy sobie John Deere'em 7730 z prasą Krone Big Pack.
Jakby ktoś jeszcze nie widział, nie wiedział. Dlatego mówię takie rzeczy. No a mam już 17 godzin tutaj mam przegrane na tym save'ie. I tak, i powiem wam, że na live'ie skończyłem żniwa. To było chyba czwartek był albo piątek. Wczoraj nie grałem 13. To chyba czwartek albo środa była. Jakoś tak. I skończyłem żniwa na 13. W sensie skończyłem żniwa na agropomorzu. Wszystko jest skoszone. Tylko no, trzeba jeszcze kombajny zwieść z pola. A tak ta cała mapa jest skoszona. Czy wszystkie pola, które były zbożowe oczywiście, tak? Skoszone są. No bo wiadomo, że kukurydzę nie kosiłem, no bo nie. Bo kukurydza na kiszonkę idzie. Chyba ominąć słupek. Ja to. Myślę, że zanim sprasujemy pole, myślę, że dobre 20 minut będzie odcinka 30. Jeżeli 5 minut, to zrobiłem 4,5 przejazdu, tak. No to myślę, że nawet trochę więcej zostanie. To trochę dłużej zajdzie z tą słową, ale zobaczymy, czy sprasuję całe na odcinku, czy nie uda mi się. Jadę 15 mph, czyli to nie jest tak aż wolno. Czyli przelicznik na Polskę to jest chyba 22 na godzinę, chyba jakoś tak. No to jest chyba 1,6 przelicznika. Jakoś tak to chyba jest. Ale elegancko, podoba mi się to prasowanie. Dobrze, tu orki nie zrobiłem na tym polu jeszcze. Ogólnie skończyłem żniwa i skończyłem liwa. Bo na ten chyba na orki nie ruszyłem. Albo pojechałem, jednym zostałem zobaczyć. No już pojadę tym, bo tak mi wyszło akurat. Powiem wam tak, że całe pole słomy jakby miał sprasować. No tutaj całe pole sprasować. To łopami. Trochę by zeszło. Ale myślę, że tyle kostek, co tutaj zostawiłem, tyle słomy wystarczy. Mówię, ja wolę sobie ten sezon robić jakieś małe pole słomy. Na przykład tam gdzieś ten burak i teraz zasieję dwa pola słomy. Znaczy dwa pola pszenicy najwyżej na słomę, o. Myślę, że to by było dobre. Inicjatywa. No i no, dzisiaj niedziela, tak jak mówię. Zegarki przestawione są w nocy. Znaczy ogólnie ja żyję jeszcze według starego czasu, tak? Dzisiaj była sobota, ale jutro już będzie zmiana czasu. Już będzie chyba 11:48, tak się zdaje. No chyba tak. Czyli już prawie 12 będzie. I kurde, to tak. No i to tak jakoś dziwny ten niedziela będzie. No i dobra, na górce jestem na środku, także idealnie. Ale robotka będzie szła. No ładnie idzie to prasowanie, podoba mi się. Dobra, trzymam kamerę w jednym miejscu, żeby nie majdać tą kamerą, bo zauważyłem, że ja za dużo majdam tą kamerę na odcinkach. No bo ja to jakoś tak, wiecie co, ja tak lubię sobie, no ja nie mogę tak spokojnie sobie grać, żeby sobie kamerę ustawić i kierować, tak? Ja muszę sobie majdać tą kamerą, bo jak majdam kamerę, to przynajmniej żyję. Wiem, że żyję. Także ja myszką bardzo dużo majdam. Myślę, że kto ogląda live, to wie, że bardzo dużo majdam kamerę. I odcinka, na odcinkach. A także w jednym miejscu, no to tak średnio utrzymać mogę kamerę. No ja wolę sobie majdać tą kamerką, od lewej do prawej. Także elegancko. Odpowiadając na pytanie Oskarusia z tego, z premiery dzisiejszej Kolonii, to tak, to był wczoraj sprawdzian z niemieckiego. Także no. Także myślę, że trochę za daleko pojechałem, ale myślę, że to jest dobry sposób, żeby tak jeździć sobie dwa przejazdy, że jeden w stronę, drugi tamto, nie? No 6:30, także idealnie, ładnie, jasno jest na tej mapie o tej godzinie.
Także elegancja Francja. 10 minut odcinka. Także zrobimy sobie jeszcze 10 jeszcze minut, tak żeby prasowanie było te 20-25 minut. No chyba, że uda mi się dojechać do wysepki, no to by było fajnie, jakbym skończył prasować na odcinku, ale to chyba się nie uda. Ale ja tam nie wiem. W sumie ten jeden pasek to też trochę długi jest. Zanim się jeden zrobi przejazd, to trochę schodzi czasu. No nie ukrywam, że nie, ale trochę schodzi czasu, zanim zrobię jeden przejazd w jedną stronę. Bo pole do najkrótszych to nie należy. Dobrze, w tą stronę słoma leży, a nie w tą drugą, bo w tą drugą to już w ogóle bym jechał i jechał, by końca nie było. No i elegancja, Francja. Podoba mi się to. Elegancko ten tego. Oj, oj, jeszcze jedno kółko muszę zrobić. Bo się nie zmieściłem. Dobra, i teraz można jechać. Suma ładnie ucieka. Z pola znika słoma, to najważniejsze. Przejazdy się neutralizują, czy jak to się tam mówi. No, każdy przejazd jest bliżej do końca. Dzisiaj muszę jeszcze nagrać odcinek z Felsbruna, hashtag 50. Nie wiem, co tam będę robił, ale chyba żniwa już. Chyba żniwa. Odcinek hashtag 50 trzeba zrobić z Felsbruna. I trzeba nagrać dzisiaj 90 odcinek. No. Także myślę, że wtedy jakbym miał już doktorku nagrane, to wtedy nawet już na tą środę to sobie odpuszczę. A nie, dobra. Na środę mogę nagrać, bo przecież Osina dzisiaj chciałem jeszcze iść. Na Osina no to jest na środę dopiero. Potem na czwartek kolejną kolonię trzeba nagrać. Na piątek kolejnego Felsa. Ale to już tamten tygodniu sobie będę radził. Spokojnie. Wtedy już od poniedziałku będę kombinował, co kiedy nagrać i wrzucić. No i tak te dni uciekają mnie. No i na niedzielę znowu będzie Farming 13, tak, kolejny odcinek. A także Lux. Lux robota. Orkę oczywiście po drzepach walimy, nie? Będziemy robić. Nieprawdopodobnie znowu na tym polu, ale chyba nie wiem. To pole jest bardzo fajne do nagrywania, bo jest takie fajne, długie. Jest fajny klimat. Albo nie, zrobię sobie odcinek z tym, z gruberami kolejny. Żeby nie była orka, zrobię sobie odcinek z gruberami. Będziemy gruberować sobie. Czy niekoniecznie ziemniaki, ale może buraki, nie wiem. Bo nie chcę się kopać tych buraków, bo ich jest za dużo do kopania. Czy buraków może jeszcze, ale ziemniaków nie chcę się kopać. Także będzie to jechać gruberem. Także będzie ładny odcinek, mi się zdaje. Dobra, ten przejazd sobie wejdziemy. No tak mi nawet pasowało w miarę. No także myślę, że kolejny odcinek sobie zrobimy grubery. Na przykład 7.7 John Deere sobie wezmę i 68.30 sobie wezmę chyba. Albo Deutsch Fahra. Albo Deutscha wezmę. O, Deutscha i tego, no. I John Deere'a. Myślę, że to będzie odpowiedni, dobrany maszyna. Bo ten. No bo Deutsch Fahra jest drugi, trzeci odcinek prawie, a ja nie pokazałem w ogóle Deutsch Fahra. Zresztą oryginalny Deutsch Fahr. Nie ma zbytnio co tam pokazywać, ale... Ale Deutsch Fahra fajnie by było wziąć. Do robotki.
No i dobra, elegancko. Podoba mi się to prasowanie. Ugi, bugi, odcinek nie będzie zbyt długi. 15 minut. No, czyli myślę, że drugie 15 minut bym był już pod byłby do końca prasowania. No, także grubo, grubo by było. I by było, kto nie skacze? Bo przecież są duże od robu, to można zawijać. No i elegancko, że tak daleko nie są te kostki, tylko tak bardziej bliżej góry są te kostki. Co jest oczywiście na plus. Bo nie będą się tyle jadzić z tym. Samo zbierając tak daleko. Aż tam do samego dołu. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No, siano też trzeba będzie zrobić kiedyś. Dla krówek. No także myślę, że to się da wszystko. No i tak myślę, że sobie będziemy cisnąć. Tak. Myślę, że agro pomoże może... No, to może co tydzień, może co dwa tygodnie będzie agro pomoże. Nie wiem, bo może jak mi się będzie chciało... O, no wiem, z jakiej serii mogę mapę nagrać. Co? Z jakiej mapy mogę nagrać tę serię w 13. Mam taką fajną. Tylko musiałbym jeszcze ogarnąć sobie trochę lekko maszynki pod nią. Jakąś 16 prawdopodobnie. Jakiegoś forsita. I myślę, że można by było grać. I ten na zmianę zagra pomoże by to było, nie? Myślę, że raz nie ma co przesadzić z 13, że raz w tygodniu by była dobrze. Było dobrze, jakby 13 była. Będę głównie stawiał na 19, tak? Na 19 macie zawsze w tygodniu już 7 odcinków aż. Także jak w niedzielę będą po 2 odcinki. Myślę, że 7 odcinków z 19 to jest trochę, no, dużo. Ewentualnie jak nie będzie mi się chciało 19 nagrać, to zrzucę sobie na przykład roketa. Mogę wrzucić sobie roketa. Albo coś tam z Mudronera nagrać, dla Hunterów coś specjalnie. Ale nie chcę się nagrywać tyle odcinków dzisiaj, dlatego wrzucę sobie jutro timelapsa. Tego jutro będzie timelapse. O 17. I że to tak będzie, 18 minut, ale także elegancja Francja. Mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12. Około 20 pokosów do zrobienia. A także mam 18 minut, to myślę, że poczekamy sobie, przedłużymy ten odcinek. Żeby do tej wysepki doprasować, dojechać. No bardzo ładnie idzie zaprasowanie słomy, nie powiem, że nie. No a jeszcze po odcinku zrobię sobie zapis, żeby na pewno nie stracić tego prasowania, żeby od nowa nie prasować. No bo wiadomo, że głupotą by było od nowa prasować. Zrobić jakąś miniaturkę fajną zrobić tutaj. Z prasowania słomy. Jakby była na odcinek. No a zaraz po tym odcinku, jak pójdę Facebooka nagrywać, to chyba wrzucę sobie od razu, zaplanuję sobie wrzucanie odcinka już tego. A tu też jakiś Żyd został, ale to dobra. To tam aż taki ważny nie jest, że Żyd został. No to pługiem tak przykryję, na całym polu to i tak. Tego nie widać. Tak się elegancko ten tego. No ale z drugiej strony jak ja to Żyda nie było widać. Także myślałem, że jest całe skoszone.
taki, że to został. Nawet nie mały. Przez całą długość pola ono chyba jest. Ale dobra, to tam wyrąbane, to tam pół przykryje. Płód przykryje, spokojnie. O to się nie martwa. Płód przykryje. O no, to mówiłem, że to z drugiej strony jakoś nie, to nie było widać tego Żyda. Że jest tylko dotąd. Także elegancko. Podoba mi się to prasowanie, powiem wam. 13 to zupełnie inaczej wygląda to prasowanie słomy niż... niż w 19. No może przez to, że w 19 są inne pokosy. Ale myślę, że wam się podobał odcinek z kolonii hashtag 23, bo tam było chyba prasowanie słomy, no? Jo, bo tam prasowanie słomy. 60, myślę, że wam się podobał ten odcinek. A ja nie wiem, ile tam jest wyświetleń, nawet, bo jest świeżo po premierze. Świeżo po premierze przyszedłem tutaj nagrywać, od razu. Żeby nie tarasować sobie czasu, nie zajmować, nie marnować czasu, może tak. Nie tarasować, tylko moja nie marnować czasu. Dlatego od razu przyszedłem. To sobie elegancko nagram. Pójdę sobie coś przekąsić i pójdę chyba Felsruna nagrywać. I tak do 12 ten czas leci, a potem po 12 zobaczę, czy będę chciał mi się iść na tego Felsruna nagrać, czy... Ale będę musiał iść dzisiaj nagrać tego Felsruna, żeby było na poniedziałek. Chyba, że poniedziałek o 8 rano nagrywać, ale to... to jest takie ryzykowne, wiecie? Poniedziałek o 8 to jest ryzykowny czas. No ale ostatecznie bym musiał to wtedy nagrać w poniedziałek, nie? Felsbruna muszę nagrać, a ewentualnie sobie Osinę odpuszczę. Osinę mogę sobie w poniedziałek nagrać tam, po lekcjach. Nie o tej 12.30 tam. Bez problemu. Bo Osina dopiero tak na środę jest, to... tam bez problemu. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13 przejazdów jeszcze. Bez tego CL 13 przejazdów. I tam 4, czyli 17 będzie popracowane. Czyli myślę, że dobra 35 minut odcinka i mamy sprasowane. No bo godzinnego wam sprasowania słomy nie będę robił odcinka, no bo to bez sensu, bo po co? Po co robić godzinny odcinek sprasowania słomy, nie? I tak by nie było co do prasowania już więcej. No a w kolejnym odcinku będziemy chyba grubery zapniemy i będziemy gruberować. Znaczy no nie to pole akurat, ale... inne, takie małutkie, fajne. Czyli no malutkie, no na standardy tych pól, no to jest małe. Tylko się właśnie zastanawiałem, które zrobić. Jedno na pewno walniemy na odcinku, a drugie to zaczniemy najwyżej. Czy się wszystko zobaczy, panowie. I panie, bo nie wiem, czy panie mnie oglądają, czy nie, ale... jak tak, to serdeczna liga to dla was. Ugrę te dwa rządki koło siebie tak wyszły, a bo tam był John Deere i Tails wyszony obok siebie. Będę to Tails kosi, bo są szersze przejazdy. Cześć, tak jakby tej samej trochę szybciej przybywała. Zobaczymy, jak to po John Deere by zlecieć. No tam Jonathan po prawej kosił dalej. Te 2, 4, 6, 8 rządków. Ty, kurwa, co jak ja to liczyłem? A nie, dobra, bo tam jest szerzej, dobra. Bo tam jeszcze za wysepką jest. Mówię, jak ja się doliczyłem 13 rzędów, 13 przejazdów, a tu 8, nie?
A tu są po prostu dla wysepki krótsze zrobione. No, czyli to tak wyszło, bo się zastanawiałem, jak to jest możliwe. Także na live akcja Bożenie Słomy będzie na pełnej tutaj. Nawet więcej muszę pooglądać za chwilę, jak będę miał... Jeden film, a tu sobie mi się będzie 13 już wrzucać. Wraz z teamlapsem się będę wrzucać dwa filmy. Jak więc S, jak to się mówi. Tak więc będę miał czas, żeby sobie pooglądać jeden serial. No i potem po tym serialu sobie pójść zjeść coś. I potem wrócić na kompa, tak? I nagrywać Fredbuna. I to będzie gdzieś koło 12. Tam lekko przed 12. No także gitara się ma. A bo wiecie co, nie prasuję tego do końca, nie chcę cię. Sprasuję sobie to poza odcinkiem. Czy tam, znaczy no nie wiem czy poza odcinkiem, ale na live na pewno to sprasuję. 4, 6, no i 7. No ja sobie to na live sprasuję do końca. Ale sobie trochę słabo sobie zostawić na miniaturkę. Na prasowanie to coś ciekawego było, nie? No i elegancko. Podoba mi się to, podoba. Także robimy ostatni przejazd. No, robimy ostatni przejazd i po tym przejeździe kończymy ten odcinek. Tutaj zostanie tylko 6 przejazdów, tutaj widzę. Że to 6 przejazdów tych długich na live sobie zrobi się. No także... O, będzie te 28 minut, także tam 29 to idealnie. Myślę, że na prasowanie. Bo nie chcę robić... No bo nie chcę robić też 40 minut prasowania, bo mógłbym zrobić do końca prasowanie. No by wyszło 40-45 minut około. Ale z jednej roboty to taki trochę nudny odcinek był. Tyle czasu. Tak myślę, że 30 minut wystarczy. Sobie pomyślę, jak tu mnie turkę zrobić później, ale to po odcinku zaraz się pomyśli. Także no, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Albo wiecie co, wrócę tu na górkę. Za chwilę kolejnym przejazdem. Się pomyśli nad tą miniaturką. Ty. Dobra, czas skończyć, bo mamy 29 minut. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał. Oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć. A ja tu zaraz sobie wymyślę, jaką miniaturkę zrobić. Także na razie trzymajcie się, cześć. Albo dobra, zaraz sobie zapis dla pewności. Żeby nie było przypału. No i dobra.